12 lipca. Powrót naszej srebrnej jedenastki z Mundialu 82. Na Okęciu tłumy kibiców w oczekiwaniu na piłkarzy. W środku nocy ląduje samolot z Madrytu. Są zmęczeni, ale ogromnie szczęśliwi. Nazajutrz w Wiktorii oficjalne powitanie. W imieniu rządu wicepremier Rakowski gratuluje sukcesu drużynie Antoniego Piechniczka. Odznaczenia i podziękowania za chwilę radości, które przeżyły miliony kibiców. W Komitecie Centralnym spotkanie z generałem Jaruzelskim. Generał dziękuje piłkarzom za to, co zrobili dla polskiego sportu.